przededniu rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta Polski na północy Żmudzi odsłonięto pomnik przedstawiający jego i jego brata Stanisława, jedynego Polaka wśród sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku. Inicjatorami postawienia rzeźby w miejscu, w którym bracia spędzili znaczną część swojego dzieciństwa, były samorząd rejonu Morzejskiego oraz spółka Orlen Lietuwa. Postaci braci Stanisława i Gabriela Narutowiczów są kolejnym świadectwem pokazującym, że pojęcie Polak i Litwin wzajemnie się nie wykluczają, a jedynie uzupełniają i umacniają. Od początku roku, szykując się do obchodów setnej rocznicy niepodległości Polski, jak i Litwy, szukaliśmy osób i miejsc, które łączą tutaj nasze obydwa narody. I razem z panem merem rejonu Morzejskiego doszliśmy do wniosku, że wspaniale by było upamiętnić braci Narutowiczów tutaj właśnie w Renowie. Tym bardziej, że świętej pamięci Romualda Quintas, czyli rzeźbiarz, autor tej rzeźby, miał w planach upamiętnienie dwóch braci. Odsłonięcie pomnika to z jednej strony wyraz uczczenia pamięci historycznych postaci ważnych zarówno dla Polski, jak i Litwy, a z drugiej symbol bliskiej współpracy polsko-litewskiej. Jesteśmy 340 km od Wilna, w rejonie w sumie najbardziej oddalonym od stolicy, od centrum. I tutaj tych inicjatyw łączących obydwa narody nie jest tak dużo. Jeśli my spalygintume mastus Lenkijos, Lietuvos, sakykime, didžiuliai tokie mastai, pramonės, gamybos ir visa kita. Čia tokia galbūt nedidelė skulptūra, kuri pastatyta, tačiau yra labai svarbi, kaip mūsų bendrystės, draugystės ir bendrų tikslų siekimo. W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział przedstawiciele spółki Orlen i samorządu rejonu Morzejskiego, polskich placówek dyplomatycznych z Litwy i Łotwy, duchowieństwa i środowisk artystycznych. Okolicznościowy list do organizatorów skierował prezydent Andrzej Duda. Moja obecność dzisiaj z listem prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy podkreśla znaczenie tej uroczystości dla relacji polsko-litewskich. No, czy można wyobrazić sobie lepszy symbol braterstwa dwóch narodów niż braterstwo Stanisława i Gabriela Narutowiczów. Autorem pomnika jest zmarły 20 października tego roku litewski rzeźbiarz Romualdas Quintas, znany z takich prac jak pomniki Romana Gariego i Marcina Lutra w Wilnie, czy Witautasa Kernagisa w Nidzie. Narutowiczowie byli jego ostatnią, niedokończoną pracą. Kažkaip stengiausi būti jo rankos, tiesiog bandyti taip daryti, kaip jis dirbdavo ir nulipdžiau tuos darbus, jisai dar pažiūrėjo, viskas jam tiko, patiko, sako, tikrai viskas labai gerai. Tai va, man buvo irgi toks gal keistas ir sunkus momentas ir tuo pačiu toks labai toks pakilėtas, nes tikrai labai, aš įvardinčiau vienas geriausių Lietuvos menininkų, kad pasitikėjo ir pasikvietė pabaigti jo darbus. Rzeźba przedstawia braci Narutowiczów jako chłopców stojących obok siebie, lecz zwróconych w przeciwne strony. Prawa ręka starszego Stanisława spoczywa na ramieniu młodszego, symbolizując braterską więź łączącą ich mimo różnic. Więź, o której dziś coraz częściej przypominają sobie polscy i litewscy politycy.